Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa i Jego Obietnice. W roku 2023, a więc w tym roku, obchodzimy 350-lecie objawień Najświętszego Serca Pana Jezusa, świętej Małgorzacie Marii Alakok. Objawienia Najświętszego Serca Pana Jezusa zatwierdzone przez Kościół, cztery zwane wielkimi, miały miejsce... Od 27 grudnia 1673 roku do 16 czerwca 1675 roku. Po kolei 27 grudzień 1673, 8 luty 1674, 2 lipiec 1674 oraz 16 czerwiec 1675. Istotą kultu serca Pana Jezusa jest szczęść, miłość i wynagrodzenie za grzechy, ofiarowywane i ofiarowywanie się Bożemu sercu. Po pierwsze, uroczystość najświętszego serca Pana Jezusa obchodzona jest każdego roku w piątek. Po drugiej niedzieli, po zesłaniu Ducha Świętego jest świętem najświętszego serca Pana Jezusa. W tym roku przypada ona. 16 czerwca 2023 roku. Po drugie, dziewięciodniowa nowena do Najświętszego Serca Pana Jezusa, rozpoczynająca się w Uroczystość Bożego Ciała, czyli w czwartek tygodnia poprzedzającego Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po trzecie, pierwsze dziewięć piątków miesiąca. Po czwarte, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tak zwane nabożeństwo czerwcowe. Po piąte, akt oddania osobistego sercu Jezusa. Po szóste, akt rodzinnego oddania sercu Jezusa. Po siódme, akt wynagrodzenia sercu Jezusa. Po ósme, godzina święta z Bożym sercem, według słów Jezusa. Po dziewiąte, tarcza Najświętszego Serca Jezusa. Tarcza wykonana jest na zlecenie Jezusa przekazane Świętej Małgorzacie Marii Alakok, aby ci, którzy go kochali, nosili obraz jego najświętszego serca. Obietnice Serca Jezusa. Obietnice Serca Jezusa dane za pośrednictwem Świętej Małgorzaty Marii Alakok tym, którzy czcić będą moje Serce Najświętsze. Pierwsze. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. Drugie, zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. Trzecie, będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia. Czwarte, będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci. Piąte, błogosławić będę wszystkim, ich zamiarom i sprawą. Szóste. Rzesznicy znajdą w mym sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia. Siódme. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. Ósme. Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości. Dziewiąte. Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca mego Boskiego będzie zawieszone i czczone. Dziesiąte. Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych. Jedenaste. Imiona osób, które rozpowszechniać będą na bożeństwo do mego Boskiego serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną. Dwunaste. Przystępującym przez dziewięć rzędu. Pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to serce moje stanie się dla nich ucieczką w godzinie śmierci. Obietnice dla rodziny osobiście poświęconej Bożemu Sercu. Boskie Serce wynagrodzi nie tylko im, duszą Jemu poświęconym osobiście, lecz także ich najbliższym krewnym, na których ono spogląda okiem miłosierdzia, by im przyjść z pomocą we wszystkich ich potrzebach, byle oni zwracali się do niego z ufnością.